Jakubia, po ceremonii oficjalnej otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Zambrów Podlasie 2011, czas na ostatni mecz. Mecz pomiędzy silnymi kadrami województwa pomorskiego i województwa dolnośnego. Dlaczego mówię silnymi? Bo wiemy jak bardzo liczą się zespoły z tych województw w rankingach w Polsce. Czy WKK, czy Śląsk, czy Turów, czy GTK Gdynia, czy Czarni Słupsk. ...31-24 prowadzi Dolnośląskie, a w tej chwili na parkiecie bez zawodników z WKK. Ta piątka to trzech zawodników Śląska i dwóch z Turowa. A Pomorskie dzisiaj bez Stachurskiego, który tam też swoje na desce robił. Pozdrawiamy Cię, Stachurski, jeżeli nas oglądasz. Żałujemy, że Cię tutaj nie ma. No ale bywa, nie tylko Ty wypadłeś. Wypadł też znakomity center. Nasz silny skrzydłowy Marek, Michał Marek, jego też pozdrawiamy z Pyry Poznań. No, ale tak bywa w sporcie, że kontuzje są wkalkulowane w karierę zawodniczą. 31-24 i rzuty wolne dla Pomorza. O deskę tu się kolega próbuje ten wbić. I Gipki. Gipki, numer 4. Tutaj zawodników Kołkowski. Znam tych zawodników z Turowa i ze Śląska. Miałem okazję być na Dominik Cup w grudniu. Kołkowski, złota rączka do rzutu. Miałem być okazję i wtedy oni grali. A jeżeli bywam na turniejach, czy na kampach, czy na jakichś innych eventach koszykarskich, staram się zapamiętywać graczy z nazwiska i wtedy mi łatwiej jest. Czasami nie rozpoznaję po dwóch, trzech latach zawodnikach, tak to się wszystko zmienia w koszykówce. Są tutaj zawodnicy, których nie tak dawno, dwa lata temu, poznałem, 3 lata temu chyba poznałem na festiwalu koszykówki w Koszalinie, kiedy to byli w 5 klasie, w 6 zaczynali, ładna akcja, a teraz już tutaj są na tej wielkiej imprezie. 36-24, 12 punktów kadry Dolnego Śląska. To na Dolnym Śląsku w tym roku w lipcu wielka impreza koszykarska Mistrzostwa Europy U18. Panowie, uważajcie na siebie. Chcecie pokazać na pewno charakter, walkę. Obserwuje was trener kadry polskiej. Dobrze. Tu mamy naszego reportera, który jak nie zrzuci przed wyjściem do domu mi na laptopa tych zdjęć, to osobiście mu łeb ukręcę. Robisz to dla koszykówki młodzieżowej. Także ten chłopak oprócz mnie robi te zdjęcia dla was. Ja więcej tutaj się bawię w filmiki. Nie wiem, kiedy je wrzucę, jak tylko będę mógł. Ale wszystko jest ciekawe. Mamy transmisję online, mamy filmiki, mamy zdjęcia i mamy super graczy, fajny rocznik. Chociaż w tym wieku dużo się zdarza błędów. Three points? Nie. O, nie ma w tym rocznику, nie ma problemu, żeby zdjąć piłkę z obręczy. 3 minuty 22 sekundy do zakończenia drugiej kwarty meczu i drużyna z południowej Polski, z Dolnego Śląska, prowadzi 36-24. Time out, jak to mówi speaker dla drużyny z Dolnego Śląska. Pan Potoczny tam ostro widzę, czasami trzeba. A ja na razie będę kończył pierwszą relację z tego meczu. Jeszcze wrócimy na parkiet. Specjalnie dla serwisu koszykówki.